Aby oczyścić system Windows ze śmieci, przechodzimy kursorem nad przycisk Start i klikamy prawym przyciskiem myszy. Pojawi się menu. Z menu wybieramy pozycję Uruchom i tutaj w okienku wpisujemy CLEAN MGR i klikamy Enter. Program się pyta o to, który dysk wyczyścić. Dysk systemowy najczęściej, dysk C, czyli klikamy OK i pojawia nam się okienko. Oczyszczanie dysku. I teraz w tym okienku klikamy na Oczyść pliki systemowe. Znowu pojawia się pytanie o dysk systemowy. Klikamy OK. Program skanuje to, co ma do przeskanowania. I teraz zaznaczamy od góry. Wszystkie pozycje, które nas interesują, warto zwrócić uwagę, że dopiero teraz pojawiła się na szczycie najbardziej interesująca pozycja śmieci Windows Update, których najczęściej jest dość dużo. I tylko przy zaznaczaniu warto zwrócić uwagę na to, czy to co jest w koszu, na pewno wszystko ma zostać usunięte w tym miejscu warto się zastanowić i na koniec klikamy OK. Czy na pewno usunąć pliki? Usuń pliki. I program zaczyna pracować w zależności od tego, ile tych śmieci jest. Może pracować nawet kilka lub kilkanaście minut. Na końcu okienko znika i to koniec całej operacji. Gdyby ktoś chciał wyciągnąć sobie na pulpit ikonkę do programu oczyszczanie dysku, można to zrobić tak, że zakładam, że tu może być niewidzialne to okienko wyszukiwania. Klikamy prawym przyciskiem myszy na przycisku Start. I tutaj wybieramy opcję Wyszukaj. Bo nie u każdego to okienko widać. I tutaj wpisujemy panel. Pojawia się panel sterowania, wybieramy go. I teraz panel sterowania może wyglądać tak. Żeby zmienić ten widok. Wchodzimy w kategorię i wybieramy duże ikony. I. Szukamy czegoś, co się nazywa narzędzie administracyjne. Ok. To okienko możemy sobie zamknąć. I tutaj mamy oczyszczanie dysku. I teraz nie przesuwamy go na pulpit, bo nam stąd zniknie. To niedobrze. Chcemy, żeby tu został, dlatego klikamy na nim prawym przyciskiem myszy. Robimy kopiuj. I teraz gdzieś tutaj w pustym miejscu na pulpicie klikamy prawym przyciskiem myszy. I robimy wklej, i mamy nasz program oczyszczanie dysku już bezpośrednio na pulpicie. I teraz po uruchomieniu potwierdzamy dysk, klikamy oczyść pliki systemowe, klikamy znowu na dysk, i dopiero po tym podwójnym klikaniu pojawiają się wszystkie opcje. Zaznaczamy, co nas interesuje, klikamy OK. I to tyle. Program może nieco siermiężny, jak większość programów Microsoftu, ale robi to, co ma robić. Jeśli ktoś chciałby jakiś lepszy, bardziej przyjazny program do czyszczenia dysku, to pewnie trzeba zainwestować w niego. Jeśli masz jakieś pytania, jakiś problem, napisz o tym w komentarzu pod filmem. Może uda mi się stworzyć odpowiedź w formie filmu. To tyle na tą chwilę.